Hejka, hej, witam was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie po tytule przedstawiam wam noworoczne Q&A, które jest już u mnie na kanale. Można powiedzieć, że pewną tradycją, bo to już trzeci odcinek z rzędu, który pojawia się właśnie 1 stycznia na kanale. Słuchajcie, ja dzisiaj i mój kanał obchodzimy, uwaga, uwaga, 4 urodziny. Już 4 lata nagrywam na YouTube, 4 lata jestem z wami, chociaż muszę przyznać, że te 4 lata były z kilkoma krótszymi, dłuższymi przerwami, chciał, nie chciał, i muszę się do tego przyznać po prostu. Natomiast, no w sumie koniec końców jestem już na YouTubie 4 lata. Nie licząc tych przerw, wiadomo. I mega się cieszę, że tu jestem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, na jakie pytanie dzisiaj odpowiem i jak ja podsumowuję rok 2018, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam was do oglądania. Na wstępie chciałabym jeszcze powiedzieć, żebyście koniecznie zaobserwowali mnie na moim Instagramie, tak się nazywam, a to dlatego, że pytania, które dzisiaj w dzisiejszym Q&A się pojawią, są to pytania, które właśnie mogliście mi tam zadawać i co prawda ja was o tym informowałam na karcie społeczności, ale zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie zawsze i codziennie sprawdzacie sobie ten YouTube, także jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco i po prostu być informowani o wszystkim też na bieżąco, no to koniecznie wbijajcie właśnie na ten Instagram i tam mnie zaobserwujcie, a wtedy możecie być pewni, że niczego nie przeoczycie, bo o każdej nowości na moim kanale, czy też Instagramie, czy to zdjęcie, nie zdjęcie, na Instastory was informuję. Jak słyszycie, standardowo mamy koniec roku, a to oznacza, że jestem chora i wczoraj miałam 38 stopni gorączki, pozbierałam się do kupy, nałykałam się leków, nawet byłam w stanie dzisiaj zrobić wam live'a na Insta z tego makijażu, który mam dzisiaj na sobie. I siedzę tu przed wami i nagrywam, mamy 23.10, ale powiem wam, że wcześniej nie dałabym rady w ogóle. Ale to było tyle w gwoli wstępu, możemy przejść najpierw do pytań, a potem do podsumowania tego roku. Oceń od 0 do 10 rok 2018. Myślę, że rok 2018 zasłużył na mocne 8, jeśli chodzi o całokształt. Tak, i myślę, że ta 8, nie był on zły. Nie był średni, był ok, był dobry, ale nie był najlepszy, także myślę, że ta 8 taka idealna w punkt. To jest pytanie, które bardzo często się na moim Instagramie przewija, w jakim wieku zaczęłam się malować, słuchajcie, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że to było na przełomie 15, 16, 17 lat, gdzieś tak. No mniej więcej od 2 lat maluję się tak bardziej na poważnie, czyli wiecie, eksperymentuję z dużą ilością makijażu, kosmetyków, kupuję tego więcej, testuję tego od groma, ale taki pierwszy makijaż to chyba w wieku 15 lat i słuchajcie, ja jestem rocznik 99. Ja mam lat 19 i urodziny obchodzę 3 czerwca. Czyli 3 czerwca 2019 roku będę obchodzić swoje 20 urodziny. Pierwsza dwójka z przodu. Ja nie mam 15-16 lat. Ja wiem, że ja tak wyglądam, ale ja mam lat 19. Co więcej, od mniej więcej roku udostępniam wam tą informację w opisie pod każdym odcinkiem. Wystarczy tam wejść i przeczytać, tym bardziej, że są też informacje typu w czym montuję, czym nagrywam. Także takie informacje pod odcinkami staram wam się wypisywać. Dobra, czy zrobię organizację toaletki? Zrobię wam update toaletki w momencie, kiedy kupię drugą komodę, bo teraz się już nie mieszczę i jakby to nie jest zorganizowane, tylko jest upychane, żeby tylko to zmieścić w tej komodzie, więc jak kupię drugą komodę, nie wiem kiedy to będzie, to nagram wam wtedy organizację toaletki. Czy w tym roku w twoim życiu stała się naprawdę coś ważnego? Słuchajcie, stała się rzecz dla mnie bardzo ważna, bardzo smutna i przykra, natomiast jest to część mojego życia prywatnego, także nie chcę o tym mówić, bo nie uważam, żeby to było miejsce do wylewania z siebie tego typu akurat rzeczy. Natomiast stała się bardzo ważna rzecz i to było związane z moją rodziną. Także no wybaczcie, nie będę mówić o tym dokładnie co to było, ale było.
czy zrobię filmik z ulubieńcami. Nie klikają się u mnie te filmiki, nie jesteście nimi jakoś zbytnio zainteresowani, ale jeżeli chcecie, to mogę Wam nagrać ulubieńców roku. Po prostu wyciągnę z mojej talerki wszystkie kosmetyki, których używałam najczęściej i najwięcej i zrobię z nich ulubieńcy roku, po prostu. Czy organizuję jakieś spotkania? Na razie spotkań nie planuję, nie organizuję posty bloggers, mam taką pewną blokadę. Przytłaczają mnie takie duże eventy, dużo ludzi i to chyba nie jest dla mnie. Ale nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Moją inspiracją w życiu jest moja mama i to jest jedna osoba, którą się inspiruję i którą mogę nazwać w pewnym sensie idolem. Aczkolwiek ja tego słowa nie używam, nie nadużywam i raczej używać nie będę. Tak, moim takim wzorem do naśladowania jest moja mama. Jakaby nie była roztrzepana i wiecie, zdezorganizowana, tak uważam, że priorytetami takimi do naśladowania w życiu powinni być przede wszystkim rodzice lub osoby dla Was ważne, po prostu. Jak zaczęła się Twoja historia z nagrywaniem na YouTube? Po prostu któregoś dnia, a dokładnie było to gdzieś właśnie pod koniec roku 2014, usiadłam i powiedziałam sobie nie. Anita, ty musisz to zrobić i wzięłaś się wreszcie za siebie. I 1 stycznia 2015 roku wstawiłam swój pierwszy filmik na YouTube. Masz jakieś postanowienia? Jeśli masz, to jakie? Słuchajcie, ten rok nauczył mnie tego, że nie mam w życiu postanowień. Nie istnieje coś takiego, możecie mieć plany do zrealizowania. Ale postanowienia to jest coś, co zazwyczaj jakby na dłuższą metę nie ma racji bytu i potem kończy się tak, że nic z tych postanowień nie dochodzi do skutku. Także ja preferuję mieć plany na dany rok, ale nie postanowienia. Jeśli chodzi o moje plany na ten rok, który będzie, chciałabym troszkę podróżować po świecie z moim chłopakiem. Obiecaliśmy sobie już Londyn. Jak to wyjdzie w praktyce, się okaże. Bardzo chcielibyśmy polecieć do LA. Tak jak mówię, to są tylko luźne plany. Mam nadzieję, że się spełnią w tym roku. Na pewno Londyn to jest taki mój priorytet i Berlin. Chciałabym te dwa miejsca zwiedzić, to jest mój taki priorytet na ten rok. Co więcej, chciałabym się rozwijać w tym, co robię. Ale nie do końca chodzi o sam kanał, bo wiadomo, mój kanał jest połączony z beauty, z lifestyle i tak dalej. Ale chciałabym się rozwijać pod kątem makijażu, bo to jest coś, czym ja się chcę zajmować, kiedy już, nie wiem, skończy się YouTube albo po prostu z tego zrezygnuję, czyli makijaż i malowanie innych ludzi. Bardzo chcę to robić. Doszłam do tego, powiem Wam, że po 17 latach swojego życia doszłam do tego, że już wiem, co chcę w życiu robić i właśnie chcę malować innych i w tym kierunku się dalej kształcić. Kursy, inwestycja w siebie. Chciałabym się nauczyć w końcu języka angielskiego na poziomie dobrym. Żeby nie musieć się wstydzić swojego akcentu, żeby móc się chwalić tym językiem, że go potrafię, że umiem, tak, ja wiem, że angielski teraz już w tej chwili jest dosyć popularnym językiem i większość ludzi go potrafi. Ja jestem tępa do języków i się do tego przyznaję i kaleczę ten język, a nie chcę tego robić, także moim kolejnym planem jest właśnie nauka języka angielskiego, żeby móc się po prostu w tym języku porozumieć, bo nie oszukujmy się, jeśli chce się podróżować po świecie, to angielski jest takim priorytetem. Co nowego nauczyło Cię życie? Żeby się nie poddawać? Znaczy, czy ja wiem, czy nowego? Ale jest to rzecz, która naprawdę, naprawdę daje mi kopa ostatnio i to, że się nie poddaję, to jest zasługa przede wszystkim mojej mamy, moich przyjaciół i mojego chłopaka. I czego się nauczyłam jeszcze w tym roku i czego nauczyło mnie życie, żeby bardziej selekcjonować sobie, po prostu oddzielać przyjaciół od znajomych i kolegów, a jednak tych przyjaciół mieć kilku, bo potem dochodzi do sytuacji, kiedy sam nie do końca wiesz, czy możesz komuś zaufać i na ile możesz komuś ufać. Jakich nowych kwestii co do malowania się w 2018 roku się dowiedziałaś lub których zaczęłaś korzystać? Zaczęłam korzystać z dobrych pędzli i to jest, słuchajcie, klucz do sukcesu, jeśli chodzi o malowanie. Dobry pędzel i dobra paleta to jest coś, co pomoże Wam w makijażu się rozwijać. Bo w momencie, kiedy macie dobre pędzle, dobre nie znaczy drogie, od razu sobie to ustalmy, i w miarę fajną, dobrą paletę, to uwierzcie mi, malowanie będzie Wam szło z dużo większą łatwością. Co więcej, kiedy to nie będzie wychodzić, to będziecie mogli stwierdzić, że to Wasze nieumiejętności, a nie to, że produkt jest zły, bo w momencie, kiedy macie zły produkt, no to jakby ciężko ustalić, czy to wina produktu, że on się nie chce blendować, przykładowo cienie na oczach, czy
wina tego, że po prostu nie macie jeszcze na tyle dużo umiejętności. Tak, tego się dowiedziałam, jeśli chodzi o makijaż i pokochałam rozświetlacz, jak widzicie. Świecę się niemiłosiernie, ale naprawdę ubóstwiam się świecić. Skąd pomysł na nazwę kanału? Słuchajcie, to jest pytanie, które zadajecie mi non-stop, a ja naprawdę nie jestem w stanie wam na nie odpowiedzieć, bo ja nie wiem. Ja miałam wtedy 14 lat i nie mam pojęcia, co się uroiło w tej mojej głowie. 14, 15. I nie mam pojęcia, skąd to się wzięło, także co z moim skradzionym kontem? Konto zostało zablokowane przez Instagram, a potem usunięte. Ja do niego już dostępu nie mam, nikt do niego dostępu nie ma, bo ono po prostu już nie istnieje. Czy twoim zdaniem powinno się pomagać potrzebującym? Ja uważam, że tak i nawet ja co jakiś czas pomagam, staram się pomagać, czy to wpłacam pieniążki na zwierzęta, czy to po prostu na osoby potrzebujące i ja uważam, że grosz do grosza tworzy całość. Nawet jeżeli ktoś dołoży do tego jakby taką małą cegiełkę w postaci złotówki, to jest dużo, bo tak jakby każdy dołożył cegiełkę w postaci złotówki, to ludzi jest tyle na świecie, że jesteśmy w stanie naprawdę zrobić ogrom dobrego dla wszystkich. Czy nagrywanie na YouTube nauczyło cię czegoś oraz czy wpłynęło na twoje dalsze życie? Pewnie, że wpłynęło na moje dalsze życie, bo YouTube jest częścią mojego świata od dobrych 4 lat. Ja rozwijam się razem z wami, bo tak naprawdę wiem, że są ludzie, którzy są ze mną od początku, co jest dla mnie w ogóle niewiarygodne, że ktoś może mnie oglądać przez 4 lata. Nauczyło mnie bardzo dużo pokory w sobie, bo nagrywając na YouTube naprawdę trzeba mieć dużo pokory i dystansu do siebie, bo wystawiacie się na opinię publiczną, a to oznacza, że wszystko, co ludzie powiedzą, nieważne czy to będzie hejt, czy nie hejt, oni uważają jako swoją własną opinię, którą mogą wyrazić. I jakby trzeba się uodpornić na bardzo dużą ilość hejtu i trzeba przede wszystkim wierzyć w swoje umiejętności i samego siebie. Ja nauczyłam się wierzyć w siebie, naprawdę patrzę na siebie teraz zupełnie inaczej niż rok temu czy dwa. Jestem, mogę powiedzieć, że pewną siebie już osobą. Może jeszcze nie na tyle w kontaktach z ludźmi, których nie znam, ale przed kamerą, przed tym co robię, jestem pewna tego co robię. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny, bo mimo, że udostępniam jakby siebie w internecie, to jakby wpływam też na innych i biorę pełną odpowiedzialność za to, kim jestem, jaka chcę być i tak to. Co sądzisz o weganizmie, wegetarianizmie? Mogłabyś przyjść na taką dietę, czy raczej nie? I to już będzie ostatnie pytanie na dzisiaj, przejdziemy do podsumowania. Słuchajcie, teraz mnie uważnie. Ja przez ponad pół roku mięsa nie jadłam, na zasadzie codziennego, jadłam je sporadycznie, nie wiem, z raz na 2 tygodnie, na 3 tygodnie, jak naszła mnie ochota. Właściwie to nie do końca mięso, bo nie oszukujmy się, w maku tego mięsa jest tyle, co kot napłakał. Tam na pewno nie ma 100%, wiecie, wołowiny w burgerze. Także jak już naszła mnie ochota na przykład na maka, to jadłam mięso, ale tak, żebym w domu do obiadu albo sama sobie robiła, nie. Zaczęłam ograniczać produkty od zwierzęce, zaczęłam pić mleko roślinne, zaczęłam urozmaicać swoją dietę i żyłam tak chyba przez ponad pół roku. Doszłam do momentu, kiedy po prostu zaczęło mi brakować tego mięsa w mojej diecie. I chciał, nie chciał, zaczęłam mieć bardzo często na nie ochotę, wiecie, nuggetsy, kurczak, bo ja głównie jem kurczaka, tak czy siak. No i wróciłam do jedzenia mięsa, takiego wiecie, na obiad i tak dalej. Co oznacza, że nie miałabym żadnych problemów z tym, żeby przejść na wegetarianizm. Z weganizmem mogło być trudniej, bo ciężko mi odpuścić nabiał. Wszelkiego rodzaju mleka, tak, przede wszystkim mleka. No bo jednak mleko krowie, a mleko roślinne jest zupełnie inne w smaku. Także to byłoby mi ciężko, bardzo ciężko by było mi przejść na weganizm, natomiast na wegetarianizm już o wiele łatwiej. No i byłam tak naprawdę już u progu, że w ogóle bym nie wracała do tego mięsa. Także z tym nie miałabym zupełnie problemów. Z weganizmem mogłoby być gorzej. A co ja myślę o tego typu diecie? Uważam, że jest w porządku. Że jakby każdy z nas decyduje to, co je, jak je i kiedy i ile i w ogóle. I wszystko, co związane z dietą, jedzeniem, jest bardzo indywidualną sprawą. To medytacja.
decydujemy o tym, co chcemy jeść, kiedy chcemy jeść, jak chcemy jeść. A jeżeli ktoś chce przejść na taką dietę, to jakby ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, ja nie jestem freakiem na tym punkcie, nie wiem, i tak dalej. Wiadomo, że ludzie przechodzą na wegetarianizm, czy to weganizm z różnych przyczyn, czy to ideologicznych, czy to po prostu zdrowotnych, i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to nie ma znaczenia, z jakich powodów przychodzi się na wegetarianizm albo weganizm. Ja nic do tego nie mam, uważam, że to super, że potraficie się wyzbyć różnych nawyków, które wam wpajano od urodzenia, i dla mnie jest tak najbardziej spoko, nie wiem, no nie mam z tym problemów. Przez pewien czas nawet zamieniałam sobie dania w restauracjach na wegańskie i bardzo mi to jedzenie smakuje, ja bym mogła tak jeść i tak żyć, i jakby dla mnie jak najbardziej spoko, jestem z was dumna, że potraficie się, tak jak mówię, wyzbyć nawyków, no bo jednak nie oszukujmy się, u nas w Polsce to mięso, no to jest podstawa, jak to babcia mówi, obiadu, bez mięsa obiadu nie ma. Także jeżeli tylko potraficie się z jakichkolwiek przyczyn właśnie wyzbyć tych nawyków, to jakby ja jestem za, popieram i cieszę się, że tak potraficie. Dobrze, moim drodzy, a teraz przechodzimy do podsumowania roku. I po pierwsze chciałabym wam serdecznie podziękować, bo w przeciągu tego roku na mój kanał przybyło 31 tysięcy subskrypcji ponad. Serdecznie wam za to i cholernie wam za to dziękuję, bo naprawdę nie przypuszczałam, że tak dobrze mi pójdzie ten rok. I tak naprawdę ja swoją karierę taką... Ja swoją taką poważną działalność na YouTubie zaczęłam 2 lata temu i wtedy przez rok zbierałam 10 tysięcy. Teraz mamy ponad 41 i jestem z tego cholernie dumna, że mi się to udało. I cieszę się, że ze mną jesteście, bo robię to dla was, jestem tutaj dla was i co roku to powtarzam i co roku będę to powtarzać, że robię tutaj to wszystko dla was. I to, że mi to sprawia przyjemność, to jedno, to, że wy mnie chcecie oglądać i jesteście ze mną, to drugie, i to jest ten taki ważniejszy dla mnie aspekt, jeśli chodzi o posiadanie konta na YouTube. Co więcej, mamy, słuchajcie, w przeciągu tego roku 2 miliony 840 wyświetleń w przeciągu roku. To jest hardcore. Taki hardcore, że wy sobie sprawy nie zdajecie, że moje filmy zostały wyświetlone 2 miliony 840 tysięcy razy. Puff. I patrząc na te statystyki, mogę stwierdzić, że to był mega dobry rok. I nie wyobrażam sobie, że można było mnie oglądać tyle razy. Naprawdę jestem wam za to cholernie wdzięczna. Co więcej, 3 miesiące temu zostało mi skradzione moje konto na Instagramie, dobijające do 8 tysięcy obserwujących. W tej chwili na moim koncie na Instagramie wróciło ponad 4 tysiące obserwujących. 3 miesiące, moi drodzy. To jest niepojęte, bo ja nad moim Instagramem pracowałam 3 lata. Od 3 lat starałam się, żeby to konto wyglądało, żeby było prowadzone jak było. A w 3 miesiące zrobiłam to, co wtedy zrobiłam tak naprawdę w ponad 2 lata. I ja się mega cieszę, że mnie wspieracie, że jesteście, bo to dla mnie ogromnie, ogromnie dużo znaczy. I w takich sytuacjach wiem, że zawsze mogę na was liczyć, mimo że to było głupie konto na Instagramie, jak mi ktoś to napisał, to wy doceniliście to, że się staram, doceniliście moją pracę i wróciliście na nowe, gdzie tak naprawdę działam pełną parą i jesteśmy, i mamy live'y, i mamy filmiki makijażowe. W tym roku pojawiły się pierwsze tutoriale. Tutoriale w cudzysłowie, bo ja nie jestem profesjonalną makijażystką, ale pojawiły się i są na moim koncie na Instagramie. Zaczęły pojawiać się testy kosmetyków. Nieporównywalny jest ten rok, jeśli chodzi o mój rozwój, o swój osobisty, do zeszłego roku. Moje makijaże są o niebo lepsze. Naprawdę jestem z siebie cholernie dumna, jaki zrobiłam postęp. I jestem z siebie strasznie dumna, że zaczęłam brać to na poważnie, że skupiam się na sobie, że pracuję nad swoimi umiejętnościami i że działam tutaj dalej na YouTubie. I chciałabym wam z tego miejsca podziękować za rok 2018 i powiedzieć wam, że ja się nie poddaję, moi drodzy, i że ten rok będzie jeszcze lepszy, że zrobimy taką miazgę, że wy sobie sprawy nie zdajecie. Mam też ogrom planów, jeśli chodzi o kanał. I tak, moi drodzy, tak wygląda filmik noworoczny. Ja z tego miejsca wam serdecznie jeszcze raz dziękuję i będę wam dziękować przez cały ten odcinek, bo właśnie po to go robię, w podziękowaniu dla was.
ode mnie, po prostu. Jestem po prostu niebowzięta, jak ten rok mi upłynął, jeśli chodzi pod względem kanału. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek do mnie pytanka, to możecie je zostawiać tutaj, dokładnie tutaj, pod tym odcinkiem na dole. Jeżeli pytań zbierze się na tyle dużo, że trzeba będzie wam nagrać Q&A, nie ma problemu, mówicie i macie, zbieramy pytanka jakieś fajne, ciekawe i nagrywamy Q&A, bo jakby mogło być inaczej. A ja z tego miejsca już się z wami żegnam, jeszcze raz wam dziękując za ten rok i zapraszając was tak naprawdę na rok następny. 4 lata już na polskim YouTubie jestem z wami, jeszcze trochę z wami pobędę i dalej będziemy tworzyć to, co tworzymy. Także dziękuję wam bardzo serdecznie, a my widzimy się już niebawem w następnym odcinku, a do zobaczenia i cześć!